W poprzednim odcinku Maciek odebrał swojego kolegę, z którym chodził jeszcze do szkoły we Wrocławiu. Później pojechał z nim do domku, który sobie wynajął. No i na koniec Maciek pojechał do sklepu i wrócił do domu i tak się skończył ten odcinek. Więc ja witam Was w 28. odcinku z serii Prawdziwe Życie Polish Car Driving. Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś rano zadzwonił do mnie kolega, który w poprzednim odcinku przyjechał tutaj z Wrocławia i powiedział mi, że znalazł pracę, więc dziś do niego pojedziemy. Jeśli nie wiecie, o jakiego kolegę mi chodzi, to polecam Wam oglądnąć poprzedni odcinek, żeby być na bieżąco. Więc ja już idę odwiedzić kolegę i widzimy się, jak już wrócę. Już wróciłem, no i będziemy teraz jechać odwiedzić dziadka, a później pojedziemy do baru pod Dzikiem, bo widziałem, że jest tam fajna oferta. Więc my już jedziemy, a ja jeszcze chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, link do niego macie w opisie, i też zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, bo lecimy po 2000 do końca lutego. Dobra, więc ja idę do dziadka i widzimy się za chwilę. Ja już wyszedłem od dziadka, no i teraz będziemy jechać do sklepu. Więc idę do sklepu i widzimy się, jak już kupię wszystko, co potrzebuję. Więc ja już kupiłem wszystko, co potrzebowałem, 100 zł schodzi z naszego konta, no a teraz jedziemy do kolegi go odwiedzić. Dobra, więc ja idę do kolegi i pewno się kilka godzin prześpię. Więc ja już wróciłem, no i już będziemy jechać do baru pod Dzikiem. Więc ja idę kupić sobie coś do jedzenia. Dobra, więc ja już zjadłem takiego pysznego kotlecika z ziemniaczkami jak u babci, no i zapłaciłem za to 50 zł. Teraz będziemy już wracać do domu, bo spałem tylko 5 godzin u kolegi, no a aktualnie jest 7 rano i jestem strasznie śpiący.
Więc ja dziękuję wam za oglądanie, przypominam wam o moim Discordzie, no i elo. Siema, tu Florian. Dzisiaj przedstawię wam podsumowanie 28 odcinka, więc Maciek niestety w tym odcinku nic nie zarobił, ponieważ była sobota i nie szedł do pracy. Maciek stracił 150 zł i z zysku wychodzi mu minus 150 zł. Maciek kupił produkty spożywcze za 100 zł, kupił kotleta z ziemniakami i deser za 50 zł.